Cześć, witamy na kanale Husator, z tej strony Arek. Czapka odwrócona, to znaczy, że jest bojowe nastawienie, ponieważ testujemy Junaka Racer 125 Euro 5, który jest zmapowany. Dostał troszeczkę więcej mocy na kole. Mamy 12 koni na silniku i 10 koni na kole. Wcześniej było 12 na silniku i 9 na kole. I koń różnicy robi naprawdę różnicę. Zapraszam do filmu poprzedniego, gdzie robiłem prezentację na hamowni, pokazywałem wykresy, pokazywałem, jak się zmieniła, jak się zmieniliśmy charakterystykę pracy, jak wygląda nowa mapa, ile to kosztuje, a dzisiaj pokazuję Wam w krótkim vlogu, jak jeździ Junak Racer 125. Dodam tylko, że jest to bardzo dynamiczny, fajny, naked, na miasto, poza miasto, świetnie się jeździ. Mamy wyświetlacz biegów, mamy bardzo ładny wyświetlacz, zresztą zobaczycie go sobie i zrobimy sobie krótkie sprinty tutaj pod górkę i z górki i wlecimy z prędkością maksymalną tutaj pod nasz wiadukt. Zobaczymy, jak to śmiga. Dodam tylko, że motocykl jest już dotarty i ma 8151 km, więc lecimy. Moto przetestowane, jak widzieliście, naprawdę bardzo fajnie się mi jeździ. Na piątym biegu to jeszcze naprawdę przyspiesza. My jesteśmy bardzo zadowoleni, czekamy na info od klienta. Na pewno już zaraz po oddaniu tego pojazdu, a dzisiaj go wydajemy, będę miał już informację, gościu zrobił na tym 8000 przed mapą, więc będziemy mieli naprawdę fajną relację. Mam nadzieję, że da komentarz do filmu i dowiecie się wszyscy, jak to śmiga. Mapa, przypomnę, z racji tego, że nie ma takich zadowalających wyników o dwa konie więcej, tylko ma o koń i to na kole, kosztuje 500 zł, więc wysyłajcie.